Witam Państwa po meczu Gwarek Tarnowskiej Góry, Miedź Warygłódzka. Gwarek ten mecz wygrał 2-0, a obydwie bramki strzelił Dawid Jarka. Witam trenerów Radosława Bele i Krzysztofa Górecko. Poproszę o początkowe wypowiedzi. Ciężko jest coś powiedzieć takiego na gorąco po przegranym meczu. Ja mam wrażenie, że nie do końca wynik odzwierciedla to, co się działo na boisku, bo tak naprawdę po dwóch naszych indywidualnych błędach, gdzie pierwszy skończył się karnym i zdobytą bramką przez Gwarek i w drugiej połowie, gdzie wysoko mieliśmy piłkę, już straciliśmy przeciwnik dwoma podaniami przed naszą połowę i pole karne i zdobył bramkę. No, zabrakło nam takich szczegółów, bo gdzieś te nasze indywidualne błędy później rzutują na stratę bramki, a taki zespół jak Gwarek to jest zawsze w stanie wykorzystać, ma na tyle dobrych piłkarzy, że wszystkie nasze błędy po prostu potrafi wykorzystać. Ja chcę podziękować moim zawodnikom za walkę, za realizację planu, bo w pierwszej połowie byliśmy bardzo dobrze zorganizowani w defensywie, w drugiej połowie bardzo dobrze zorganizowani w ofensywie i niestety tak jest, że czasami też takie mecze się przegrywa, ale trenerowi tutaj złożę gratulacje z zdobycia 3 punktów. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. No cóż, my mamy znowu powody do zadowolenia, bo wygraliśmy mecz, aczkolwiek chyba każdy znowu widział, że różnice, jaka dzieli te dwa zespoły dzisiaj w tabeli, w ogóle o niczym nie świadczy. Znowu to był bardzo wyrównany mecz. Bardzo, bardzo mi się podobało mieć różnicę, czy młodzi chłopcy, którzy po prostu grają w piłkę, nie kopią. To jest ta różnica między czwartą ligą a trzecią, że tu każdy zespół stara się grać w piłkę. Grali bardzo dobrze, natomiast no myśmy wykorzystali ich błędy i wygraliśmy mecz. Wiedzieliśmy, jak mieć gra, że potrafi się utrzymywać przy piłce, dlatego żeśmy się starali czasami wysoko wyjść i gdzieś jakimś wysokim pressingiem zaskoczyć przeciwnika i odebrać piłkę. To się parę razy udało. A najważniejsze jest to, że po naszej stronie są dwie bramki, a przeciwnik nie strzelił żadnej i znowu mamy powody do zadowolenia. Wygraliśmy. I mamy 3 dni na to, żeby się przygotować do swojego. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania? Może nie tyle pytanie, ile tutaj słowa pochwały dla trenera, dla drużyny, tak jak mówił Krzysiek Górecko, pracowałem miłe. Nie kobiecie i to jest ważne. To jest ważne, że przyjeżdża przeciwnik, który próbuje to piłką grać, gra dobrze, jest poustawiany, poustawiany i to stwarza widowisko dla kibiców. Także życzymy Wam z naszej strony najbardziej dalszy jakiś taki sukcesu, bo potraficie coś z tym zrobić. I tylko może tam ku doświadczeniu Gwarka dzisiaj ten wynik jest taki, a nie inny. Aczkolwiek na pewno jesteście w stanie jednemu przeciwnikowi zabrać punkty. Czego Wam życzymy i sobie. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję Państwu i zapraszam po kolejny mecz. Dziękuję.